Zacenimy nas Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem w tym roku w troszeczkę w innej formule. Nie możemy się widzieć na żywo, spotykamy się online pod hasłem Gorole Świata Sercem w Zakopanem. Jest dzisiaj ze mną zastępca burmistrza miasta Zakopane, pani Agnieszka Nowak-Gąsienica. Pani burmistrz, ja bym mogła popytać, co byście powiedziała do tej naszej wirtualnej publiczności. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście tegoroczny festiwal jest zdecydowanie inny niż te dotychczasowe. Musimy spotykać się w sieci, a nie na żywo, twarzą w twarz. Niemniej jednak sytuacja w naszym kraju tego wymaga. Ale postaraliśmy się, aby ten festiwal, mimo tego, że w sieci, był bardzo wyjątkowy. Dlatego dzisiaj znajdujemy się w Miejskiej Galerii Sztuki, żeby zaprosić Państwa na wystawę, która jest dedykowana doktorowi Tytusowi Chałubińskiemu. Zebrane są tutaj prace wszystkich zakopiańskich artystów, których do tej pory mogliście Państwo odwiedzać w ich pracowniach podczas Festiwalu Folkloru. W tym roku te pracownie będziemy odwiedzać tylko w sposób wirtualny oraz tą wystawę możecie Państwo zobaczyć w sieci, ale również zachęcamy osoby, które są w Zakopanem, do przyjścia tutaj do Miejskiej Galerii Sztuki i osobistego podziwiania tych wyjątkowych prac. Mimo specyfiki tego festiwalu, bardzo serdecznie Państwa zapraszam do osobistego uczestnictwa w tym festiwalu. Bóg zapłodź wielki, tak jak powiedziała pani burmistrz, kochani, my też ze swojej strony bardzo pięknie pytamy na nas festiwal online. Spacerując najsłynniejszą ulicą Zakopanego Krupówkami, idąc w górę, po lewej stronie możemy przyjść do chałupy, która się zowie Bazar Polski, a we której to jest Miejska Galeria Sztuki, kaworce zaglądnąć. Jest ze mną dyrektor Lidia Rosińska-Podleśny, witajcie. Dzień dobry. Którą będę pytać, żeby nam opowiedziała, co też możemy w tej naszej galerii uwidzieć dzisiaj. Już od 7 sierpnia możecie Państwo oglądać i cały czas do 11 października, zapraszam serdecznie, możecie Państwo oglądać wystawę pod nazwą Artyści Zakopiańscy 2020. To już trzecia edycja tego cyklicznego mojego autorskiego projektu. W tym roku, ponieważ rok 2020 jest rokiem, w którym obchodzimy 200. rocznicę urodzin doktora Tytusa Chałubińskiego, jednocześnie uchwałą Rady Miasta Zakopane rok bieżący został ogłoszony właśnie rokiem doktora Tytusa Chałubińskiego, zwróciłam się do artystów zakopiańskich, aby opowiedzieli nam o sylwetce doktora Tytusa Chałubińskiego. Właśnie ta wybitna postać stała się tematem przewodnim tegorocznej wystawy Artyści Zakopiańscy 2020. Wzorem poprzednich dwóch edycji do udziału w wystawie zaprosiłam artystów profesjonalnych, niezrzeszonych i zrzeszonych w Związku Artystów Plastyków oddział Zakopane. Ja może tak szybciutko wymienię nazwiska wszystkich, ponieważ mamy liczną grupę tychże artystów reprezentujących różne pokolenia, różne dyscypliny twórcze, od rzeźby, malarstwa, poprzez tkaninę, ceramikę, fotografię. Szybciutko wymienię nazwiska tych 43 artystów biorących udział w wystawie. Sergiej Alchowski, Dorota Bąk, Ewa Bartosz-Mazuś, Sylwia Biernacik, Zofia Bolechowska, Aneta Chruścińska, Maria Cukier, Stanisław Cukier, Ewa Fortuna, Krzysztof Frys, Magdalena Gądek, Antoni Grabowski, Anna Hebda, Czesław Jałowiecki, Jerzy Jędrysiak, Janusz Jędrzejowski, Andrzej Jurecki, Bartłomiej Jurecki, Stanisław Kośmiński, Małgorzata Kowalczyk, Sebastian Króliszewski, Konsuela Amadejska-Turska, Małgorzata Majerczyk-Sieczka, Małgorzata Mirka-Tas, Ryszard Orski, Jolanta Podleśny, Anna Popowicz, Ewa Maria Romaniak, Lidia Rosińska, Małgorzata Rosińska, Paula Solańska, Monika Stanisławska-Pitoń, Stanisław Stoch, Joanna Strączek-Bojda, Helena Sułkowska-Pawlik, Marek Szala, Marcin Tas, Bogusław Tober, Arkadiusz Waloch, Magdalena Wanat, Ireneusz Wrzesień, Anna Zielińska, Magda Ciszewska-Rząsa. Bardzo dziękuję wszystkim artystom, że odpowiedzieli na moje zaproszenie i zechcieli wziąć udział w tejże wystawie. Ja myślę, że ta sylwetka wybitnego lekarza, doktora, Zakopiańczyka możemy powiedzieć, jego dokonania, epoka, w której żył, są niezwykłą inspiracją twórczą dla artystów, co możecie Państwo właśnie zobaczyć w Miejskiej Galerii Sztuki na wystawie Artyści Zakopiańscy 2020. Jednocześnie myślę, że ten czas
taki pandemiczny, którego wszyscy doświadczamy, czas globalnej pandemii, nadał tej ekspozycji nowe znaczenie, ponieważ możemy sobie ciągle odpowiedzieć na pytanie poprzez właśnie te dzieła sztuki. Możecie Państwo zobaczyć, jak artyści odpowiadają na pytanie związane z humanizmem, na pytanie, czym jest właśnie, czym dla nich jest sylwetka doktora Tytusa Chałubińskiego i czy nadal te są aktualne wartości, które były przewodnią myślą doktora Tytusa Chałubińskiego i czy coś z tego mitu Zakopane, które towarzyszyło Chałubińskiemu, pozostało w naszym dzisiejszym Zakopanem, w nas samych i możemy sobie na to pytanie tutaj właśnie odpowiedzieć, co w nas samych, co w dzisiejszym Zakopanem pozostało ze szczęśliwej Arkadii doktora Tytusa Chałubińskiego. Myślę, że w ogóle pamięć o Chałubińskim ciągle żywa jest w Zakopanem. Przecież mamy Muzeum Tatrzańskiego imieniem Las Chałubińskich, szpital jego imieniem, ulica jego imieniem, wrota Chałubińskiego i to jest ten testament duchowy i materialny doktora Tytusa Chałubińskiego. Ta również jego eksploracje naukowe i te słynne wyprawy bez programu i ten właśnie jego testament duchowy i materialny, który cały czas nam towarzyszy. Bóg zapłać wielki, ja myślę za dużo, może to jest czasem mniej widoczne, czasem więcej, ale to jest i w sercach nas, jak dużo zostaje z doktora Tytusa Chałubińskiego, bo jak żeście przedtem powiedział, to jest prawie jak nas, góralski, tu rodowity Zakopian, także kochani, pytamy pięknie do Miejskiej Galerii Sztuki, warto przyjść, jest rzeźba i w kamieniu, i w drewnie, i obrazy. Więcej nie będę gadać, bo trzeba będzie osobiście przyjść. Kochani, nie żegnamy się, jestem dzisiaj z Wami. Idziemy dalej do następnej galerii. To jest przy Krupówkach. Idąc Krupówkami w górę od Miejskiej Galerii Sztuki, możemy skorzystać z bogatej oferty kulinarnej Krupówek i w samym centrum, ale nie na samych Krupówkach, a troszeczkę z boku, możemy skręcić w lewo do Galerii YAM. Jest ze mną współwłaściciel galerii, pan Maciej Wojak. Panie Macieju, takie pierwsze pytanie, które mnie nurtuje. Skąd nazwa galerii? Przede wszystkim dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że zawitaliście do Galerii YAM, która powstała w 1991 roku. A nazwa galerii wywodzi się, są pierwsze litery naszych imion, Jaga, Ania, Maciek. I stąd właśnie jest YAM. No widzicie, takie proste, a tak czasem potrafi nurtować. Co możemy u Was widzieć? Proszę Państwa, no, u nas można zobaczyć i kupić sztukę artystów z wielu stron Polski. Tutaj jesteśmy teraz w pierwszej sali, gdzie prezentujemy malarstwo na szkle. I co główną naszą artystką jest pani Zofia Fortecka, jej córka Magda oraz obrazy na szkle malowane przez Ani Listar, Grażynę Marusarz, panią Maję Bachledową i wielu, wielu innych artystów. Tutaj w tej głównej gablocie mamy taki kącik rzeźby, gdzie między innymi są rzeźby autorstwa Marcina Rząsy. To te małe postaci z drewna. Proszę Państwa, tutaj jeszcze w tej pierwszej sali mamy pejzaże górskie. Właściwie jeden pejzaż autorstwa Bartka Leszczyny. To jest malarz młodego pokolenia z Warszawy. Mamy gwasze nieżyjącego artysty, jednego z twórców polskiej szkoły plakatu Jana Młodożeńca. Tu obok obraz zatytułowany Hudson River autorstwa jego starszego syna Stanisława Młodożeńca. No i nasz artysta, z którym współpracujemy od samego początku, Marian Gromada, który mieszka we wsi Ostrowsko pod Nowym Targiem. Przechodzimy do drugiej sali. Widzimy, co to z drugiej sali się znajduje. W drugiej sali mamy duży obraz Mariana Gromady z serii Byli chłopcy byli. Stworzył taką serię impresji na tematy góralskie, oprawione takie porozbiórkowe deski. Tu jest też kilka pejzaży właśnie Mariana Gromady. Przed nami Morskie Oko, namalowane przez panią Barbarę Knapczyk. To jest artystka, która z nami pracuje od niedawnego czasu. No i oczywiście ten ogromny krzyż, żywot Jezusa Chrystusa, autorstwa Zofii Forteckiej. To jest chyba dzieło numer jeden, które teraz jest w naszej galerii.
I przechodząc do sali numer 3, proszę Państwa, jest tu spora ilość obrazów właśnie Stanisława Młodożeńca, Bartka Leszczyny, Piotra Młodożeńca i również ten pejzaż autorstwa Mariana Gromady. No i rzeźba Święty Sebastian autorstwa Stanisława Cukra. Również mamy rzeźby w tej sali pana Kuby Matejkowskiego i Karola Gąsienicy Szostaka. Także serdecznie Państwa zapraszam. Idąc Krupówkami, trzeba troszkę zejść w bok do galerii YAM przy Krupówkach. Przy Krupówkach jest gwarno, a tu mamy ciszę, spokój, piękne obrazy, piękne ekspozycje. Czy te ekspozycje macie stałe, czy tak starocie się ubogacać, może innymi nawiązywać nowe kontakty z nowymi artystami? Raz albo dwa razy do roku robimy wystawy indywidualne i w ten czas zupełnie wystrój galerii się zmienia. Także cały czas jest ktoś nowy w naszej galerii. Jest duże urozmaicenie, ale wszystkiego wam dzisiaj nie powiemy, bo trzeba tu osobiście przyjść, zajrzeć i uwidzieć i piękne obrazy, i rzeźby, i na wstępie widzieć, jak to jest takie piękne kilim na ścianie. Kochani, spacerując po naszym Zakopanem w ten piękny, słoneczny dzień, przyszliśmy na ulicę Tetmajera 34 do góralskiej rodziny, do pani Marty Walczak-Stasiowskiej, która maluje na szkle. Mogę powiedzieć, że wiedzie prym teraz na podholu, jak chodzi o malowanie, bo i nagród macie dużo, i poza granicami wasze obrazy można uwidzieć. Powiedzcie, jak to jest z tym malowaniem? Bo ja tu i notelo wiem, że z jednej strony się maluje, z drugiej strony się patrzy. No to... I myślę, że większość to jest pewnie telo i nowie. No to prawda, że z jednej strony się maluje, z drugiej strony się patrzy, ale żeby zacząć w ogóle malować, to trzeba przygotować szybki rysunek, pomysł trzeba mieć. No i trzeba mieć natchnienie, jak się to pięknie goda. I rzeczywiście, i to jest taki obrazek, co się go maluje od tyłu, a z przodku się patrzy. No widzicie, i tu u nas teraz malowanie, malarstwo na szkle przeżywa tak jakby swój renesans. Popatrzeć to, co za nami jest u naszej malarki, możemy uwidzieć, jakie motywy, jakbyście na miejsce powiedziała. No Matka Boska, to przede wszystkim najbardziej. Potem anioły, potem patronowie, a na samym końcu scenki rodzajowe. No, scenek rodzajowych nam w Zakopanem też nie brakuje i kochani, kto ino ma chęć i ochotę uwidzieć i pewnie i nabyć, to pytamy, że może też tu spacerując po Zakopanem do pani Marty przyjść i na pewno coś jej dla sobie wybrać. No, mnie to tak łatwo w chałupie zastać się nie da. Ja cały czas pracuję, także ze mną się trzeba umówić. A i maluje mało, to tak o sprzedaży trudno gadać. No, sprzedaż sprzedażą, ale przyjść i uwidzieć mocno, a jak was ktoś się pięknie popyta, to na pewno coś fajnego na tym obrazku szklanym wymyślicie. No, myślę, że tak. Widzicie, kochani, nic ino przychodzić, pytać się, dowiadywać, bo zawsze coś fajnego dla sobie, dla oka można znaleźć. Ja na dziś już dziękuję, a jutro będziemy się znowu widzieć na naszych zakopiańskich spacerach po otwartych pracowniach, galeriach i muzeach w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich Górole Świata Sercem Zakopanym. Bóg zapod dziś oka.